Cześć, witajcie na kanale. Zapraszam oczywiście wszystkich do subskrypcji, do lajkowania każdego materiału i udostępniania na grupie, jakiekolwiek możecie. Bardzo to pomaga zwiększać zasięgi. A dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat wywiadu Florentino Pereza, który udzielił Chiriemu. Jest to wywiad dosyć kontrowersyjny, ale także bardzo mocno podsumowujący to, co się działo przez ostatni rok. Florentino Perez powiedział, że koniec transferów w tym sezonie. Nie do końca zrozumiałe słowa Florentino Pereza, które są odbierane przez większość madrydistas na świecie. Florentino Perez powiedział, że na razie koniec transferów, ale tylko i wyłącznie dlatego, że mamy full skład. Full skład, który oczywiście może się w każdej chwili zmienić. Mamy na sprzedaż jeszcze sporo zawodników, dlatego wydaje mi się, że jeśli przyjdzie okazja, że będzie trzeba kogoś wymienić, to Florentino Perez to zrobi. Jedną jeszcze z takich sytuacji jest to, że mamy zablokowane transfery, jeśli chodzi o Unię Europejską. Brazylijczycy całkowicie zaklepali nam te miejsca i w tym momencie nie mamy kogo sprzedać, nie ma kogo, że tak powiem, podmienić. I druga sprawa jest taka, że mamy hajsu jak lodu i dobrze o tym wszyscy wiemy. I zastanawiamy się, na kogo te pieniądze wydać, ale czy na rynku mamy takich zawodników, których od tak byśmy chcieli do zespołu? Wydaje mi się, że nie do końca tak to jest. Szukanie backupów w naszym zespole jest dosyć trudne, bo w tym momencie, jak sobie spojrzymy na nasz skład, to jeśli chodzi o środek pomocy, jest Tchouaméni, jest młody Camavinga, jest Valverde, który może zmienić Casemiro, Krosa i Modricia. Bardzo dobry backup. Na lewej stronie mamy Viniciusa, który będzie sobie śmigał ile tylko można. Może grać tam także Eden Hazard. Mamy na prawej stronie Rodrigo, który będzie na pewno kluczowy w tym sezonie. Do tej pory jest jeszcze Asensio. Na prawej może grać także Valverde. Jeśli chodzi o skład, jesteśmy naprawdę dobrze uzupełnieni. Brakuje mi trochę jeszcze na prawej obronie, ponieważ jest tylko Dani Carvajal. Nie wiadomo, co z Odriozolą. Jeszcze nie mamy jakichś informacji związanych z Odriozolą, czy on wraca, czy nie. Jest Rudiger, który jest nowym nabytkiem. Militao, Alaba. Na lewej stronie Mundi może grać także za Marcelo Gutierrez. Zobaczymy, czy dostanie szansę, bo to też by była dosyć logiczna sprawa. Chociaż wydaje mi się, że David Alaba będzie bardziej szykowany na tą lewą stronę, żeby Rudiger mógł grać z Militao w środku. Mimo wszystko na prawej stronie nadal nikogo nie mamy. Na prawej stronie za Carvajala nadal nie ma backupu. Nie mamy też backupu, jeśli chodzi o napastnika. Jeśli chodzi o napastnika, to jest bardzo trudno zastąpić Karima Benzemę. Karim Benzema wyszedł na jednego z najlepszych napastników na świecie. Jego będzie bardzo ciężko zastąpić, szczególnie, że ma bardzo dobrą więź z naszymi skrzydłami. Po prostu świetnie się rozumie z zespołem i no, będzie bardzo trudno znaleźć kogokolwiek na jego miejsce. Mimo wszystko mamy jeszcze na sprzedaż Mariano Jovicza, odchodzi Isco, Mariano Jovicza i Asensio. Jedni chcą, żeby Asensio został, drudzy chcą, żeby go sprzedać, póki można. Ja jestem w tej drugiej grupie, której wydaje mi się, że Asensio już powinien się pożegnać z Realem Madryt. Powinniśmy wziąć za niego pieniądze i po prostu go sprzedać i poszukać backupu, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, na prawej flance oferuje się nam Gnabry za jedyne 40 milionów euro. Jeśli chodzi o atak, to tutaj będzie bardzo ciężko. Ja bym sprzedawał Jovicza jak najszybciej, ponieważ jest to zawodnik, za którego można jeszcze wziąć pieniądze. I szukał backupu. Jest Mayoral, też bym go nie brał do Realu Madryt. Szukałbym sprzedaży, żeby jeszcze na nim zarobić. No i zostaje ten Mariano nieszczęsny, który nie chce odejść. Mariano w tamtym sezonie dostawał więcej szans niż Jovicz, co jest tylko i wyłącznie dowodem na to, że Luka już po prostu nie jest w tym składzie, już na niego nikt nie liczy i powinien jak najszybciej znaleźć sobie klub. Jeśli zostanie Mariano i zostanie backupem Benzemy, to trzeba się modlić, żeby Benzema po prostu był zdrowy cały sezon. Wydaje mi się, że jeśli już sprzedamy tych zawodników, to będziemy szukać tego napastnika. Kto jest na rynku?
Naprawdę, próżno szukać tak naprawdę, bo jeśli weźmiemy sobie, że Darwin Nunes podpisał z Liverpoolem, bardzo szybko go zakontraktowali, w ogóle się nie cackali z jego podpisem, to trzeba przyznać. Haaland odszedł do Manchesteru City, no i tak naprawdę Lewandowski został, który przechodzi do Barcelony prawdopodobnie. Więc z takich napastników dużo jeszcze mówi się o Gabrielu Jesusie, ale czy Gabriel Jesus jest takim typowym napastnikiem środka ataku? No, on bardziej wychodzi mi na skrzydła. W tych pozycjach byłby bardziej dostępny. No nie wiem, może macie jakieś propozycje, może macie gdzieś zapisanych zawodników, którzy mogliby trafić do Realu Madryt, jeśli chodzi o atak. Bo Benzema 1-1 nikt nie zastąpi, tak jak nikt nie zastąpi Cristiano Ronaldo. Wydaje mi się po prostu, że trzeba szukać jakiegoś substytutu zawodnika, który mógłby wpasować się do Realu Madryt. Może killera jakiegoś, który strzelałby po prostu na dwie sytuacje, strzelałby po prostu tą jedną i zawsze ta bramka by padała na mecz, ponieważ Real potrafi sobie stwarzać sytuację. Ja na rynku, jeśli chodzi o napastnika, nie mam pojęcia. Kiedyś mi wydawało mi się, że Lewandowski by trafił do Realu Madryt, to by było ok. Mbappe, gdyby była taka potrzeba, zagrałby w środku ataku. Teraz nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Takich, w ogóle futbol nie oferuje teraz jakichś super dziewiątek. Mam wrażenie, że te magiczne dziewiątki już gdzieś zniknęły. Szuka się bardziej takiego statycznego napastnika, który mógłby też trochę rozgrywać piłkę, a bardziej się atakuje skrzydłami i ci napastnicy na skrzydłach są bardziej kluczowi. Nawet już odeszło się przecież od dziesiątki. Ostatnia dziesiątka, taka legendarna, to przecież Mesut Özil, który po prostu dawał takie ciasteczka i potrafił grać jako ta dziesiątka na plecach. Modric jest trochę inną dziesiątką, bardziej biegającą. Nie wiem, w tym momencie nie mam pojęcia, kto mógłby zastąpić Karima Benzemę, albo chociaż być jego backupem na jakiś czas. Pamiętacie, przecież był Ian de Bajor, był Chicharito. Tacy zawodnicy próbowali być jakimiś zmiennikami i to czasami się udawało. Higuain oczywiście największa rywalizacja w zespole, która też się skończyła tym, że po prostu Karim Benzema został, a przecież jak bardzo był krytykowany. Jeśli macie jakiś pomysł oczywiście na zakup napastnika, jeśli myślicie inaczej niż ja i twierdzicie na przykład, że Florentino Perez nie blefował, że nie będzie już więcej transferów, napiszcie koniecznie w komentarzu dlaczego. Czekam na wasze odpowiedzi, wszystkie oczywiście będę czytał. No i zapraszam na kolejne odcinki. Czekamy na tą ligę, już czekamy, bo już zaczyna wiać nudą. Czekamy na mecze, nowe remontady, na nowy sezon, nowych zawodników. No i jesteśmy wszyscy podekscytowani, co się będzie działo w następnym sezonie. Trzymajcie się, hej!